Cześć, z tej strony Mateusz. Szybka porada na dziś. Czy jesteś w stanie zbudować biceps, robiąc w swoim planie wyłącznie podciąganie? I odpowiedź na to pytanie? Oczywiście, że możesz. Nie trzeba sięgać daleko, wystarczy spojrzeć na osoby trenujące kalistenikę, które bardzo często w swoim planie treningowym nie mają na plecy nic innego poza podciąganiem różnymi chwytami, bądź też czasem odwróconym wiosłowaniem. I takie osoby jak najbardziej przy regularnym treningu, przy ciężkim treningu, przy dużej ilości serii są jak najbardziej w stanie rozbudować wielką, potężną łapę. Natomiast można zauważyć, że kulturyści mają te bicepsy większe, co oczywiście można zwalić na to, że być może biorą więcej sterydów, być może też jedzą więcej, a większa masa ciała to jest oczywiście większy obwód ramienia. Natomiast nie można zapomnieć o tym, że kulturyści po prostu ten biceps izolują. I oczywiście można mówić, że izolowanie jest niefunkcjonalne, jest niepotrzebne w codziennym życiu, natomiast jest to do pewnego stopnia nieprawda, jeżeli naszym celem jest po prostu większa łapa. I mimo, że jak najbardziej jesteśmy w stanie zbudować łapę na podciąganiu, to mamy tutaj dwa problemy, które uniemożliwiają temu bicepsowi pracować w 100%. Pierwszy problem jest taki, że częściej po prostu plecy nam prędzej wysiądą niż biceps. Czyli w momencie, kiedy skatowaliśmy mocno te plecy dały z siebie 100%, maksymalnie je zniszczyliśmy, natomiast ten biceps, ze względu na to, że w tym ruchu nie jest aż tak aktywny, nie został przećwiczony w 100%, czyli potencjalnie zostawiliśmy coś na tacy. W normalnym, takim siłownianym planie treningowym bardzo często robimy tak, że robimy te plecy na ileś serii, skatujemy te plecy, a potem dobijamy przykładowo właśnie biceps izolacjami ze względu na to, że on nie został w pełni być może przećwiczony na podciąganiu. Drugi problem jest taki, że w momencie, kiedy ćwiczymy podciąganie, nasza ręka cały czas znajduje się tutaj nad głową. W momencie, kiedy nasz łokieć jest bardzo wysoko, ciężko jest nam tutaj generować dużą siłę typowo z bicepsa. I paradoksalnie, jeżeli bardzo mocno czujemy tutaj biceps, tak naprawdę może być to mięsień ramienny, który jest pod bicepsem schowany, który również odpowiada jak najbardziej za obwód ramienia, także warto mięsień ramienny mieć, ale być może właśnie nie do końca będzie to praca bicepsa. Zatem w momencie, kiedy dużo się podciągamy, dużo być może robimy ściągań wyciągu górnego i tak dalej, kiedy ta ręka jest tutaj wysoko, poszukajmy sobie w planie izolacji na biceps, w których już tego nie robimy, w których trzymamy ten łokieć nisko przy ciele. Mogą to być najzwyczajniejsze w świecie uginania na biceps z supinacją, właśnie w ten sposób, bez dodatkowego unoszenia łokcia. Jak najbardziej trzymamy ten łokieć nisko, nie walimy nikogo. Natomiast mogą być to też ćwiczenia trochę bardziej wyspecjalizowane, takie jak przykładowo incline curl, w którym ten łokieć trzymamy jeszcze niżej i jeszcze mocniej pracujemy tutaj w rozciągniętej pozycji, ze względu na to, żeby być może właśnie popracować trochę inną częścią tego mięśnia, trochę innymi włóknami, żeby to wszystko, całe to spektrum mięśnia zostało zaangażowane. Tym sposobem otrzymamy właśnie kompletny biceps. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto uważa, że to jest trochę dzielenie włosa na czworo, że nie chce mu się tam izolować, woli sobie ćwiczyć na drążku, taka osoba jak najbardziej osiągnie efekty, ale być może taka osoba zastanawia się, czy lepiej wybrać nachwyt, podchwyt czy chwyt młotkowy. I uliczna wiedza siłowniana mówi tak, że raczej celujemy w nachwyt, jeżeli chodzi o najszerszy, a w młotkowy bądź podchwyt, jeżeli chodzi o łapy. I to jest jak najbardziej prawda. Natomiast nie można zaprzeczyć, że w nachwycie dalej ta łapa pracuje oraz że podchwytem dalej najszerszy pracuje. Czyli to nie jest tak, że podchwyt jest na biceps, a nachwyt jest na najszerszy, czy tam powiedzmy czworoboczny tył barku, whatever. Natomiast w obu tych ruchach te mięśnie są bardzo mocno aktywne. Natomiast również oczywiście właśnie z tym doświadczeniem takim siłownianym zgrywają się badania naukowe, które pokazują, że faktycznie przy ruchu nachwytem bądź przy ruchu tak zwanym perfect pull-up, w którym nasza ręka swobodnie się obraca przez cały ruch, mamy tutaj przewagę najszerszego, jest on bardziej aktywny, natomiast w momencie, kiedy mamy podchwyt, tutaj możemy się spodziewać większego zaangażowania łapy niż typowo nachwytem. Widać oczywiście, że każdy z chwytów ma swoje zalety, także jak najbardziej bardzo dobrym pomysłem jest zmieniać chwyty w podciąganiu. Można je zmieniać oczywiście w obrębie jednego treningu, można je zmieniać z dnia na dzień, z tygodnia na trening, będzie jak najbardziej cacy. I to właśnie różnorodność tych chwytów zapewni nam najlepszy rozwój sylwetki. I tak samo w przypadku już typowo bicepsa, również różnorodność ćwiczeń zapewni nam najlepszy rozwój sylwetki. Także podciąganie jest spoko, ale izolacje stanowią pewnego rodzaju wisienkę na torcie, bardzo często przydatną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.
shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions, this, that shit, better get lit when I give you that fire, light up with